Witam serdecznie. Spotykamy się z Grzewiedem Radesławem ponownie i dzisiaj porozmawiamy na temat stanu społeczeństwa według prawa naturalnego. Witam Cię. Witam serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy. Tak. Co to oznacza? O co tu chodzi z tym stanem społeczeństwa? Dobrze, także będziemy mówić o, no właśnie, taka jakby anatomia degradacji, upadku. Bo jeśli wiemy, jak to się stało, wiemy, co zrobić, żeby to naprawić. Mhm. Czyli diagnoza, co tak. Jest aktualnie. No, na początek chciałem tylko takie krótkie ogłoszenia powiedzieć, że pod każdym nagraniem jest w ogóle opis, który jakby podsumowuje najważniejsze punkty w tym, co opisuję. I dopisuję coś, co mi umknęło. Także warto to czytać. Tam jest też kontakt do mnie. 29 grudnia jeszcze będę miał ostatnie szkolenia w Łodzi i potem będzie przerwa zimowa. I nie wiem, co ze szkoleniami będzie na okres zimy i czy na wiosnę rozpocznę, ale to zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Wiem, że Armagedon jakby się zbliża, wielkie ujawnienie, nie wiemy, jaki będzie stan, co będzie można, jakie ruchy będzie można wykonywać i tak dalej. Tak czy inaczej, szkolić zawsze będzie się można. Ja pracuję nad książką i również tymi szkoleniami online, które za jakieś tam kilka miesięcy może będą dostępne do obejrzenia. Bo tutaj są jakby takie zajawki, a prawdziwa wiedza, ta kompletna, która wyjaśnia wszystkie te obszary wiedzy i żeby mieć pełny obraz całej sytuacji, jest właśnie i takie podejście indywidualne jest na szkoleniach. Także to wszystko, jeśli chodzi o ogłoszenia. A tutaj będziemy omawiać taką dużą skalę, na skalę społeczną, jak to się dzieje i jak sobie radzić. Także mówiliśmy wcześniej właśnie o tym, że społeczeństwo zostało jakby zaatakowane i jaki był ten atak, na czym on polegał. No przede wszystkim atak polega na tym, bo jeśli człowiek jest bardzo potężną żywą istotą, ma koneksje, połączenia z górą, ze światami bogów i tak dalej. Dla tamasowych cywilizacji on jest praktycznie niedostępny. W takiej formie darmicznej, czyli naturalnej, jak na przykład Anastazja. Nie mają dostępu, no bo ona jest człowiekiem. Dlatego tego człowieka należałoby osłabić, pozbawić tej mocy, tak, i jakoś jeszcze go oszukać, bo musimy pamiętać, że tamas nie ma siły i nie ma mocy, więc musi działać podstępem. To jest modus operandi tamasu. Więc największym remedium na tamas jest wiedza. Tak jak mówiłem, najbardziej szkodzimy sobie swoją własną ignorancją. I to jest potem kara, która, czy konsekwencja, no ale można to nazwać karą, no bo jak się robi coś głupiego, to ta kara już egzekwowana przez prawo naturalne, czyli przez Mahamaję, tak jak ona funkcjonuje, dosięga tego, kto się dopuszcza takiego zaniedbania, bo żyjemy w czasach Kali Jugi. Musimy pamiętać, że są różne okresy, tak jak wiosna, lato, jesień, zima. Na wiosnę zaczyna się siać i tak dalej, potem na jesień się zbiera i się tym jakby cieszy, a zimę czasami trzeba przeczekać po prostu w ciężkich warunkach, ale trzeba być na to przygotowanym. Teraz jest Kali Yuga, czyli ten czwarty najbardziej zdegradowany okres na Ziemi i ludzie zamiast wziąć to pod uwagę i działać odpowiednio, oni chcą się teraz cieszyć. Oni myślą, że żyje się raz, tu i teraz i tak dalej. I oni po prostu, już ich percepcja jest tak zawężona, że oni tylko chcą się cieszyć, a nie wiedzą, że trzeba tak naprawdę pracować i chronić się przed niebezpieczeństwem. Także ten atak nastąpił, gdy Kali Yuga weszła około 5120 chyba tam 7 lat temu dokładnie. I ludzie zostali odcięci przede wszystkim od swojej prajodżany, czyli od swoich celów.
Bo tak jak mówiłem, jeśli nie wiemy, jakie są możliwości, nawet nie będziemy do tego dążyć. Więc prajadżana została ludziom zabrana, jaki sens, cel życia, jaki ludzie mieli, i dano im po prostu, no co, zdobyć dobrą pracę, dobrze zarabiać, jakoś się ustawić i tak dalej. Być jakimś tam pionkiem w czyjejś grze, jakichś korporacji, jakichś większych sił po prostu, które już tutaj są i po prostu trzeba się dostosować. Natomiast ludzkie życie jest bardzo wartościowe i nie powinno być zmarnowane na czyjeś agendy. Chodzi tutaj o to, że człowiek powinien mieć własny cel i własną agendę. Tak, powinien być twórczy, a nie być trybikiem w czyjejś maszynie. No właśnie. Chyba że tak zdecyduje, no ale to też jest albo brak świadomości, albo taka suwerenna decyzja, w co raczej wątpię, raczej jest to brak świadomości. No tak, no ale trudno było jakby ludziom to zabrać na początku, więc na przestrzeni wielu wieków, a nawet tysięcy lat udało się to zrobić poprzez najpierw odcięcie zasilania temu człowiekowi, czyli odcięcie go od natury. Czyli przeniesienie go do właśnie takich zbiorowisk, otoczenie nienaturalną infrastrukturą na każdym poziomie, ziemia, woda, ogień, powietrze, eter również. Wszystkie te elementy, z których zbudowane jest ciało człowieka, zostało skompromitowane tamasem, czy zanieczyszczone tamasem. Bo chodzi o to, że wszystko ma swoje jakby trzy odmiany. To nie chodzi o to, żeby robić jakieś inne rzeczy, tylko ludzie generalnie z natury robią jakieś rzeczy, ale może to być w tamasowej odmianie i dlatego się degradują. Tak czy inaczej, naturalne połączenie z górą człowieka zostało właśnie zabrano mu przez odcięcie od natury, no i ten niezdrowy tryb życia i tak dalej, plastik i tak dalej. Wszystkie kontakty z elementami naturalnymi, światło słoneczne zostało jakby nazwane, że jest nawet szatańskie. Były takie ciemne wieki w naszej historii, gdzie wszystko co naturalne było mówione, że to pochodzi od szatana. Tak? Mhm. A tutaj jest ten prawdziwy Bóg, który jest tym dobrem. I jak mu się nie podporządkujesz, to odetniemy ci głowę. Taka była narracja. Także to było robione siłą. Wiadomo, ludzie nie chcieli, Anastazja to opisywała, ludzie nie chcieli zmieniać swoich tradycji. Także, no i również moc, bo to połączenie z naturą też daje moc od natury, ale jeszcze w społeczeństwie, czyli jak jest wiele ludzi, oni też działają zawsze w grupie, a przynajmniej w parze. I ta moc też im została jakby zabrana. To mówiliśmy o feminizmie, czyli ta moc, czyli niewiasty, zostały odebrane rodzinie i skierowane na tamasowe cele jakichś tam korporacji, dla których pracowali, fabrykantów i tak dalej, ten cały kapitalizm, który wchodził. Więc w ten sposób została również rozbita rodzina. No bo kobieta zamiast teraz wspierać męża i zająć się dziećmi, żeby upewnić się, że dzieci są bezpieczne, ona chodzi i służy jakiejś innej agendzie, musi myśleć o tym, jeszcze wraca do domu, przynosi te myśli ze sobą i tak dalej. Nic dziwnego, że rodziny się rozpadają, bo jakby nie ma tej... To Anastazja też opisywała. Nie spełnia swojej roli. Nie spełnia swojej roli, nie ma miłości i nie ma miłości, bo nie ma tych elementów, które jakby składają się, że ta miłość może zaistnieć. Nie można rozpalić ognia mokrymi rękoma, tylko trzeba je najpierw wytrzeć. Tak samo nie można stworzyć miłosnego domu, takiego domu pełnego miłości, gdy na przykład cele tej pary są rozproszone. Tak? Mąż ma... No, mężczyzna zawsze wychodził na zewnątrz i zdobywał świat, ale miał miejsce, gdzie wracał i tym miejscem zajmowała się kobieta. Ona teraz tego nie trzyma, tej mocy domowej, więc jest już przejęta. No i tak samo mężczyzna został też osłabiony, bo nie ma tej mocy, którą może się zasilać. Mhm. Teraz te wszystkie związki męsko-damskie wyglądają bardzo właśnie... No nie wszystkie, tylko...
te, które są niefajne. No tak, czyli powiedzmy prawie wszystkie, bo rzeczywiście są wyjątki, ale prawie wszystkie związki teraz, czyli no to jest procentowo bardzo duża strata, tak, dla społeczeństwa i to ma jakieś brzemię wywiera, potem konsekwencje na tym, co się dzieje. Bo tutaj omawiamy o tym, jak wyjść z cierpienia, z iluzji i tak dalej, tak? Tak. Na poziomie społecznym, jak to rozwiązać. Bo oczywiście każdy może indywidualnie, ale jakby ktoś chciał to zrobić mądrze na większą skalę, no to trzeba te wszystkie czynniki wziąć pod uwagę i stworzyć takie warunki, żeby te rzeczy, które powinny być, były na swoim miejscu, bo jakby nie ma tych składników, no to nie będzie alchemicznej reakcji, że ten upragniony rezultat powstanie. Musi być precyzyjna procedura, no składniki muszą być, wiadomo, esencjonalne składniki muszą być, a w zależności od czasu, miejsca, okoliczności można też improwizować. Czyli te wszystkie składniki w społeczeństwie wedyjskim były. Ludzie mieli prajodżane, czyli mieli bardzo wysokie cele, no bo mieli wiedzę w ogóle. Byli połączeni z naturą, więc byli nie do pokonania, nawet przez legiony rzymskie. Ponoć Słowianie po prostu przebrani w różne skóry zwierząt i tak dalej, wspomagani nawet rojami pszczół, byli w stanie pokonywać legiony rzymskie, bo byli połączeni z naturą, tak? No ale potem jeszcze ta moc mężczyzn została odebrana i zniszczone jakby takie zaplecze rodzinne, dlatego i kobiety, i mężczyźni zostali przejęci. Tak wygląda społeczeństwo współczesne. Czyli jest tam właśnie niedostatek tych wszystkich rzeczy, które generalnie są za darmo. Teraz tylko milionerzy czy multimilionerzy tak naprawdę mogą sobie pozwolić na taki wygodny, naturalny standard życia. Teraz to wszystko kosztuje, a kiedyś było domyślnie za darmo, dane przez naturę. Trzeba było tylko z tego skorzystać. Także teraz widzimy, jest brak, dlatego jest ta ciągła wymóg tej pracy, że trzeba ciągle pracować, żeby w ogóle się utrzymać. Człowiek nie miał czegoś takiego, po prostu utrzymywał się, nawet oddechem mógł praną się odżywiać albo coś tam skupnął tu i ówdzie, wszystkiego było w brud, nie musiał uprawiać nawet ziemi albo polować tym bardziej. To dopiero później się pojawiło. No i niewola oczywiście, czyli ludzie byli wolni, tak jak mówiłem, w społeczeństwie wedyjskim nawet te nogi społeczne, którzy pracowali i tak dalej, to byli ludzie jakby na wynajem, czyli sułcy, czyli to, co teraz nazywamy pracownicy, ci, którzy nie kręcą własnych biznesów, nie mają jakichś ambicji administracyjno-zarządzających politycznych, albo nie są intelektualistami, myślicielami czy filozofami i tak dalej, tylko wynajmują się do pracy, no to nadal byli wolni. Teraz jest niewola i to widać na każdym kroku. Ten człowiek nie decyduje za siebie, o wszystko musi pytać i się prosić o pozwolenie i musi mieć jeszcze licencję, żeby coś móc robić. Mhm. Czyli nie jest wolny, tak? Jak ktoś tak. mu musi pozwolić, żeby on coś robił, jak można myśleć, że się jest wolnym? Tak. Ale ludzie są tą narracją jakby już to jest takie technologiczne czarnoksiężnictwo, omamieni. Bo jeśli ktoś jest, tak jak mówiłem, jak człowiek bardzo potężny, połączony z górą i tak dalej, jak można na niego wpłynąć i go zaatakować? No, on tylko sam musi zgodzić się, no, poprzez groźbę śmierci i tak dalej, tą przemoc, która była na przestrzeni wieków. Ludzie z niechęcią, ale stopniowo godzili się na przyjmowanie tych narracji, tych ideologii i potem teraz już żyją według nich, uważają za swoje, nawet nie widzą, że to są właśnie te więzy, które ich wiążą. Bo to wszystko, co się dzieje teraz, to wyjawienie właśnie
wielkie wyjawienie i tak dalej. Ujawnienie. Ujawnienie i ten cały przekręt to jest właśnie dla ludzi nieświadomych. I też nie wszyscy się o tym dowiedzą, tak? Większość ludzi pewnie umrze, nawet nie wiedząc, że była tutaj pionkiem i czyimś narzędziem do tamasowych celów. To dopiero się dowiaduje właśnie po śmierci często, gdy właśnie okazuje się, że idzie do tamasowych światów i tak dalej i tam cierpi przez wiele tysiące lat, bo te ciała eteryczne nie są takie destrukcyjne jak te ciała fizyczne, więc można żyć i cierpieć przez tysiące lat, zostając jakby utylizowanym na właśnie tą energię, którą żywią się te tamasowe cywilizacje z niższych światów. Bo one, jak wiemy, żywią się tą energią strachu, cierpienia i tym wszystkim, co negatywne. Ci ludzie właśnie tego wszystkiego tam doświadczają przez tysiące lat, wydają z siebie to właśnie tą energię, czyli wypalają się po prostu, tym się żywi ta ciemność i oni po prostu zostają paliwem dla ciemności. Odcięci w ogóle od swojego ducha i od góry. Czyli to ciało fizyczne i ten mental, ten umysł i jak to powiedzieć, ta cała sfera właśnie niefizyczna, ale i energetyczna, jakby ta dusza zostaje po prostu, tak jak dusza w żelazku, zostaje po prostu zużyta już. I następuje odcięcie od ducha, czyli od serca. I to są ci ludzie bez serca. No, oni już, większość ludzi już jest odcięta od serca, nawet nie ma połączenia z manas, ze swoim sercem, więc są takimi tylko robotami, cyborgami. Zombie. Tak. Tylko że teraz no, jeszcze następny jakby krok technologicznego zniewolenia następuje, że nie tylko teraz poprzez narrację i ideologię ludzie są zombie, a nie naturalni, czyli darmiczni, tylko też poprzez nanotechnologię na przykład, że od środka i od zewnątrz teraz jest podobno dużo różnych nanocząsteczek właśnie w skupiskach ludzi i to też od środka jakby wchodzi do ludzi, że ponoć nie trzeba już przyjmować chipów, żeby być zaczipowanym, te chipy w środku jakby poprzez nanotechnologię tworzą się u ludzi. Przynajmniej funkcjonalność, jaką ten chip miał dać, ona już jest możliwa w takim człowieku skażonym nanotechnologią. Więc aby tego wszystkiego uniknąć, no, trzeba się wziąć za siebie i to nie jest czas na cieszenie się, tylko na pracę. Na zdobycie wiedzy, przede wszystkim edukacja, no bo tak jak ten Steve Covey takie książki napisał. Tak. 7 nawyków skutecznego działania. Tak, to jeszcze następna książka była 8 nawyk, czyli duchowa inteligencja, on to nazywał. A w tych kategoriach wedyjskich jest to właśnie jakby taka inteligencja prawdziwa, czyli robienie najpierw właściwych rzeczy, a dopiero potem robienie ich z kompetencją. No to pierwsza jego książka, najpierw rzecz najważniejsza. Tak, więc najważniejsza jest w ogóle prajodżana. Od prajodżany, czyli od celu się zaczyna, ale jak cel sobie wybierzesz, jak masz ograniczone tylko tamasowe cele podane. Tak. Musisz zdobyć wiedzę, że są wyższe cele. I to jest właśnie edukacja wedyjska, o tym jest mowa. Także niewolników nie było w społeczeństwie wedyjskim, bo oni mieli wolną wolę, ich życie nie było aż tak uregulowane, tylko były normalne jakieś tam zasady społeczne i tak dalej, ale to takie zdroworozsądkowe i nikt od nikogo nie wymagał, żeby robili coś, czego nie chcą, tak? Albo się kontrolowali, udostępniali swoje ciała i tak dalej. No, a dziecko już od urodzenia, jak jest zarejestrowane, to już nie należy do rodziców, tylko jest właśnie w rejestrach, tamasowych rejestrach i jest wykorzystywane. Wiemy, te weksle są handlowane na giełdach gdzieś tam w Ameryce i tak dalej. Ten człowiek już jest sprzedany, jest własnością, tak. I on po prostu wykonuje swoją powinność niewolnika. Tak, register, słowo regis od król, czyli coś, co należy do króla. Tak, no, natomiast króla radzą należy być sam, przede wszystkim wznieść się do
rajaguny, czyli do jakiejś pasji i zacząć działać. Tylko ta pasja musi być też jakby zmieszana z sattwą, bo jak wykonuje się pewne rzeczy, ale tak jak mówiłem, ta inteligencja, ósmy nawyk, od tego trzeba zacząć, że to muszą być rzeczy, które są zalecane przez sattwicznych ludzi. To jako tamasowi ludzie nie wiemy, co mamy robić. Jako rajasowi no już zaczynamy działać i tak dalej, ale jeszcze nie wiemy, czy to, co robimy, jest naprawdę tym najlepszym, co moglibyśmy robić. Bo tak jak każdy biznesmen też i w ogóle każdy człowiek, który dąży do jakichś celów, powtarzają, że największą przeszkodą do robienia rzeczy wielkich jest robienie rzeczy dużych. Tak. Tak samo największą przeszkodą do zdobycia na przykład miliona dolarów jest ustawienie sobie celu 100 tysięcy dolarów, tak? Mhm. A przecież mogłeś ustalić 10 milionów i może ten milion byś zdobył. Tak. Także, bo to jest tylko kwestia tak naprawdę założenia jakichś celów, bo wtedy modus operandi się zmienia i tu już nie nastawiamy się na zarabianie miliona, tylko na zarabianie 100 milionów i musimy myśleć w tych kategoriach. Jak to zrobić? Wtedy nie inwestujesz w kiosk na rogu, tylko w sieć kiosków. Czyli jaka czynność sprawi, że to 100 milionów jest realne? Mhm. Na pewno nie właśnie to, gdzie możesz zarobić 1000 dziennie. No to nie tak. Więc trzeba myśleć innymi kategoriami. Dlatego ludzie rajasowi powinni być zawsze korzystać z rad ludzi satwicznych, korzystać z wiedzy, bo często robią i teraz się właśnie uwikłujemy z wielu bogatych ludzi, którzy zarobili czy na tym różnych boomach, czy kryptoboomach, czy innych boomach, czy w ogóle na tej całej panice i strachu różnymi jakimiś akcesoriami, tymi do oddychania, jak to się nazywa i tak dalej. Różne biznesy, wielcy ludzie porobili, jeszcze więcej pieniędzy zarobili na tych czasach niż w latach poprzednich, tak? A jednocześnie się zatracili się w tym, bo krzywdzili ludzi w ten sposób. Tak. No i tak samo można powiedzieć jeszcze tak, na co dzień ludzie też po prostu zarabiają, doradzając innych albo bycie uzdrowicielem duchowym, a potem wczoraj pisał mi taki właśnie człowiek, który już kilka tysięcy złotych wydał na przestrzeni ostatnich lat na oczyszczanie się z jakichś tam klątw, karmy i tak dalej i cały czas jest to samo, a już tyle pieniędzy wydał i nie ma efektów. Więc są ludzie, którzy dorobią za pieniądze, ale efektów nie ma. Więc oni też zbierają tamasową karmę, no bo biorą coś, nie dają produktu w zamian. Znaczy nie, oni chyba produkt dają, tylko że nie dają zmiany w człowieku, bo to wiesz, tu chodzi o to, żeby człowieka nauczyć, jak łowić ryby, jak strugać wędki i tak dalej, a nie tylko dawać mu rybę lub wędkę nawet. To też prawda. Jeśli oni naprawdę mówią, co dają konkretnie, na przykład, że dają tylko możliwość, oczyszczenia się i tak dalej, a rezultat zależy od Boga na przykład, no to jest fair, tak? Ale jeśli obiecują, że nastąpi poprawa, że to i tamto, albo taką narrację stwarzają, że człowiek jest jakby przekonany, że to zadziała, a potem się okazuje, że jednak na nim nie zadziałało, tak? Znaczy, no bo tak, załóżmy, że ja zdejmuję klątwę, ktoś do mnie przychodzi, ja z niego tą klątwę zdejmuję i zdjąłem, swoją pracę wykonałem, ale to nie znaczy, że jutro ten człowiek nie spsoci czegoś i znowu coś mu nie przypnie się, nie? Także no oczywiście. Kwestia profesji. Bo generalnie ludzie chcą, żeby ktoś coś za nich zrobił, a tak naprawdę praca musi być wykonana właśnie przez nas, bo to mamy tyle tych wcieleń, po prostu mnóstwo, czasu jest nieograniczenie, żebyśmy sami do tego doszli powolną pracą, ale solidną pracą, czyli sattwaguna, utrzymywanie stałości w pewnych stanach. Trzeba się utrzymywać w pewnych stanach, żeby w tym stanie dobrobytu, zdrowia, szczęścia i tak dalej się utrzymać. Nie można pracować dla tamasowych celów, bo to jest jak rozpalanie ognia mokrymi rękoma, to nie zadziała. Te wszystkie to nie zadziała, więc trzeba po prostu utrzymywać pewne zasady właśnie, tak jak w jodze, te pierwsze dwa etapy jogi to jest yama niyama, czyli zasady, nakazy i zakazy. To nie są takie, jak ludzie myślą, że zakazy i nakazy nie wolno ci, bo cię spotka kara, tylko ta kara
spotka cię przez prawo naturalne, jeśli robisz coś głupiego i to wtedy znajduje się w strefie zakazów dla ludzi, no bo oni są na tyle głupi, że trzeba im powiedzieć, nie rób tego, bo to ci szkodzi. To są konsekwencje. Są nakazy i rzeczy, które należy robić. Tak, także yama niyama, od tego się zaczyna yoga, a dopiero potem jest asana, czyli postawa. Mhm. Postawa potem i wprowadza cię aż do tych coraz wyższych stanów, ale tutaj chodzi o stany. Czyli żeby się utrzymywać w tych wysokich stanach aż do samadhi, czyli pełnego połączenia ze źródłem, powiedzmy, to muszą być wykonane te poprzednie etapy, bo yoga jest ośmiostopniowa, asztanga, aż to znaczy 8 anga części. Także trzeba o tym pamiętać, że są pewne procedury i pewne stany, które trzeba osiągać i je utrzymywać. Także w społeczeństwie buddyjskim, bo o tym jeszcze nie wspomniałem, zaczyna się od dharmy, czyli właśnie bycia naturalnym, tak jak natura, czyli źródło to wymyśliło, tak? Działać po prostu zgodnie z naturą, kim jestem, taki jestem. I teraz pracuję nad swoimi celami prajodżane. Wybieram następną, jakąś wyższą prajodżanę, jak się dowiaduję. Na przykład dowiaduję się, że jestem w tamasie. Wybieram sobie jakąś prajodżanę w rajagunie, a potem ostatecznie jeszcze w satwagunie. Na tyle, na ile nam nasza wiedza pozwala. Więc ta dharma, ale bycie naturalnym, to znaczy zgodnie, działanie zgodnie z naszą aktualną sytuacją. Także w literaturze wedyjskiej, w tych opowieściach różnych jak Mahabharata właśnie często spotyka się, że jest dyskusja na temat właśnie co jest darmiczne, a co jest niedarmiczne w tym przypadku, bo to nie jest tak no, wiadome. Trzeba znać prawo naturalne, jak wszystko funkcjonuje, dopiero wtedy można powiedzieć, czy dana czynność dla tego człowieka w tym czasie i miejscu, okolicznościach jest darmiczna, czy nie i tak dalej. Jaki ma lepszy wybór? To wszystko są rzeczy przecież nie napisane, to trzeba życiową mądrość zastosować i to wykorzystać. Tak czy inaczej, dharma opiera się na autorytetach i prajodżanie podanej w Wedach, czyli przez Stwórcę. I tam jest podany ten zamysł Stwórcy, jak ta wielka iluzja funkcjonuje, więc to jest podstawa. Trzeba po prostu, tak jak w technologii blockchain, czy w ogóle w informatyce, jest pewien system operacyjny i to tak funkcjonuje. Nie można działać inaczej, bo ten system i tak działa, tak jak został zakodowany. I to jest właśnie to prawo naturalne, które jest zakodowane. Ja to na szkoleniach wyjaśniam. To wtedy w ogóle widać, jak to funkcjonuje, jak się zna te wszystkie elementy. Tak czy inaczej, trzeba być darmicznym i dopiero wtedy pojawia się artha, czyli na podstawie darmy, działania w trybie darmy pojawia się artha. Artha to znaczy wszystko, co jest pożądane, czyli wszystkie jakieś cele, możliwości, jakie ludzie chcą mieć, jakieś cele sobie wybierają, to się nazywa artha. I wtedy można te cele osiągać i wtedy po ich osiągnięciu doświadcza się kama, czyli spełnienia pragnień. Jest ta pełna satysfakcja. To jest ten cel, powiedzmy, tej rajaguny z satwaguną, który kulminuje w kamie. I wtedy jest spełnienie tych pragnień. Tutaj w wielkiej iluzji ten człowiek spełni swoje pragnienia w życiu ziemskim i wznosi się coraz wyżej. W ramach tej kamy może wznosić się do wyższych światów. Ewentualnie w ogóle z tego wszystkiego się wymiksować z tego doświadczania. Ale póki to jest dobre i sprawia przyjemność, satysfakcję, to trudno się zdecydować na wyzwolenie, na mokrze. Także tutaj generalnie, tak jak mówiłem, to jest ta ostatnia pułapka Mayi, że szczęście, które daje satwaguna, jest ostatnią pułapką Mayi, która trzyma jeszcze tych najbardziej oczyszczonych joginów przed wyzwoleniem. No bo im wyżej tych poprzeczka jest, o wiele chodzi o te moce. No tak, tak. No generalnie tak. No. Moce i tak. Także to jest dharma, artha, kama, moksha. To jest jakby taki naturalny progres w społeczeństwie wiedyzmu, w kulturze wedyjskiej.
I to są właśnie te cele, od których współczesny człowiek został odgrodzony ignorancją i teraz on jest połączony z czym? Zamiast ze swoją górą, tak, i z tymi celami, czyli ze swoim sercem, manas, buddhi, a już o Atmie nie wspominając, tam w ogóle nie ma o tym mowy w żadnym w ogóle przekazie pozawedyjskim na ziemi, nie ma tych tematów poruszanych. Maksimum te różne takie religie mówią o niebie, o światach niebiańskich i o cieszeniu się niebiańskim życiem, czyli to jest to po prostu kama, spełnienie na wyższych światach, ale to nie jest jeszcze wyzwolenie. Natomiast obecnie człowiek odcięty jest od tego, no i jest podłączony właśnie jego serce i w ogóle umysł poprzez w ogóle narracje różne. Coś przestało pisać. Jest połączony z tymi różnymi narracjami czy egregorami. Nawet coś, co jest jakby, co nie istnieje, one może zaistnieć, bo to jest jakby wielka gra, tak? My tak budujemy tutaj coś, można budować tych rzeczy, które wcześniej nie było, no bo na tym wszystkim polega ta cała infrastruktura, która jest, nas otacza, jej nie było. Jest tylko natura. Teraz ta natura jest zmieniona, modyfikowana, tak samo w przestrzeni eterycznej. Są różne twory, tak zwane egregory, które po prostu wpływają na nasze decyzje, świadomość, potem stany i tak dalej. Człowiek zamiast połączony z górą jest połączony z technologią, czyli ten transhumanizm, wmawianie ludziom, że człowiek staje się lepszy, jak żyje w symbiozie z technologią, tak? Zamiast ze swoim duchem i ze źródłem. Tutaj jest też połączony jakby ze smartfonem, poprzez dotyk już te wibracje i jego jakby świadomość już schodzi na poziom technologiczny. Tak jak mówiłem, wszystkie te żywe istoty, które żyją w wyższych światach, tam nie ma technologii statków takich sztucznych, tylko to są latające pałace z parkami, z jeziorkiem, z fontanną i tak dalej. I to jest taki latający pałac, który można sobie zwiedzać na wszechświat. Ewentualnie jakiegoś nosiciela można mieć, albo nawet latający dywan i tak dalej, ale to nie są takie po prostu metalowe, po prostu albo jak z jakichś tam innych materiałów urządzenia, które pokonują przestrzeń. Abstrahując od tego, że tam w ogóle przestrzeni nie ma, bo to są światy manasowe, więc nie ma tam przestrzeni. To wszystko jest inny element. To jest poza tym. Tam nie można dotrzeć, pokonując przestrzeń z prędkością umysłu nawet. Czyli to jest jakby obok nas, tylko że w innym, no nie wymiarze, ale w innej rzeczywistości. No, obok nas, ale jednocześnie daleko, bo to jest jakby taka, my jesteśmy przykryci taką chmurą po prostu ciemną i tam słońce nie dochodzi, tej całej wiedzy i tego, co wszechświat oferuje w tych wyższych światach, i żyjemy po prostu właśnie w takim zaciemnionym miejscu, gdzie jak żaba w studni, która nie wie, co się dzieje na zewnątrz. To jest opisane w tych starożytnych sanskryckich księgach, z tym, że często też to jest interpretowane jako te vimany, czy pojazdy takie kosmitów. O to chodzi? Ale o które? Mówisz o tych latających pałacach, to, co przed chwilą powiedziałeś. No nie, no pałac to jest pałac. To wygląda jak pałac, tylko w ogóle no, dla nas byłby niewidoczny, bo to jest przestrzeń manas, tak? Od tego trzeba zacząć. To, o czym ty mówisz, latające vimany i różne inne niezidentyfikowane obiekty latające, no to jest nadal w tych pięciu buta. Ziemia, woda, ogień, powietrze, eter. To jest do tego. A tamto to jest zupełnie inny świat. Tam się dochodzi poprzez portal w sercu, gdzie jogin właśnie, gdy opuszcza ciało i dochodzi do jakiejś tam doskonałości, dusza opuszcza ciało jednym ze 108 nadi, czyli takich kanałów. To jest w Bhagavad Gita opisane też, w jakim okresie czasu, ciemnym czy jasnym, jeśli chodzi o słońce, księżyc odchodzi i wtedy osiąga odpowiednie destynacje. Jest na to cała procedura, ale to nie jest to, z czym my mamy teraz do czynienia.
ten świat pięciu buta to jest właśnie to, z czym mamy teraz do czynienia podczas Kali Jugi. Okej. Także ten człowiek jest osłabiony i tak dalej. No ale przekonany, że on robi postęp, że on jest zaawansowany, że on jest o wiele bardziej zaawansowany niż jego praprzodkowie, którzy byli prymitywni i żyli w jakichś drewnianych chatkach, tak? I tak dalej. Tak można właśnie omamić człowieka. No ale dlaczego się to stało? Dlatego, że on popełnia pewne kardynalne błędy. Po pierwsze, jak mówiłem, jaka jest pierwsza lekcja w wiedyzmu? Mówiłem to chyba na trzecim czy na drugim nagraniu. Pierwsza lekcja wiedyzmu, pramana, czyli ustanawianie, kogo słucham, kto jest moim autorytetem, bo ta decyzja jest najważniejszą decyzją w życiu. Ona determinuje resztę życia. To, jakich autorytety przyjmuje. Więc jeśli tymi autorytetami są tamasowi agenci, tamasowe agendy i te autorytety wszystkie są tamasowe, tak jak obecnie ludzie generalnie przyjmują za prawdę to, co usłyszą, tak? Już mówiłem, że oni są przekonani, że oni to wiedzą, a oni to tylko usłyszeli i nawet nie zweryfikowali. I to jeszcze od kogo usłyszeli? Od zawodowych recytatorów albo z książek. Książki zawsze są pisane przez zwycięzcę. Zarówno historia, jak i technologia i tak dalej. Przecież wiadomo, że technologia wojskowa jest o kilkadziesiąt lat do przodu, jeszcze jakaś tam inna jest jeszcze dalej do przodu z tym, w porównaniu z tym, co mamy dostępnie detalicznie dla niewolników. Więc te autorytety są tamasowe i to jest pierwszy błąd. Czyli nie ustaliliśmy swojej pramany odpowiednio. Nie ustanowiliśmy, kogo przyjmujemy za autorytet, komu wierzymy, a komu nie. Wierzymy książkom naukowym i periodykom naukowym, czy wierzymy przekazom przodków. Anastazja też polecała, żeby ludzie pisali swoją historię, swoje mądrości i tak dalej. Ta mądrość była i ludzie według niej żyli. To zostało jakby zatracone. Na szczęście jeszcze te Wedy sanskryckie przetrwały i jakby są informacje, jak w ogóle wyjść z całej tej nie tylko z cierpienia, ale i z całej tej iluzji. Co oczywiście zajmuje kilka wcieleń, ale jest to do zrobienia. Tymczasem jesteśmy tu i teraz i musimy zweryfikować swoje autorytety, upewnić się, żeby to były jakieś satwiczne, czyli ktoś, kto ma wiedzę, kto ma jakąś wiedzę, na której można się oprzeć i wtedy można coś budować. Poza tym, tak jak mówiłem, relacje tamasowe, czyli człowiek jakby w ogóle wchodzi w relacje. Zamiast siedzieć w domu, zajmować się domem i dziećmi, kobieta na przykład poszła do pracy, stworzyła sobie wiele tamasowych relacji, które są w ogóle w jej życiu niepotrzebne, tak? No, a mężczyźni też wchodzą w różne relacje tamasowe, bo nie mają jakby tych autorytetów i ich cele są bardzo niskie. Cel teraz mężczyzn i generalnie ludzi jest taki, żeby przetrwać, żeby zarobić, wydać te pieniądze, żeby się trochę nimi nacieszyć, pokorzystać z życia i potem następnego dnia znowu kontynuować i to samo. Także te cele są bardzo jakby prymitywne, więc nie można oczekiwać, że się będzie szczęśliwym. Więc podczas dążenia i spełniania tych tamasowych czy prymitywnych celów ludzie wchodzą z kim? W relacje tylko z tamasem, tak? Bo ludzie rajasowi to są ci raja, suwerenni, niezależni, oni żyją w ogóle w innym świecie. W tym filmie chyba Igrzyska Śmierci to było tak pokazane, że generalnie ludzie żyją jako właśnie tacy niewolnicy, a gdzieś tam jest świat bogatych ludzi i oni sobie wybierają kogoś na Igrzyska Śmierci i patrzą, jak oni walczą o przetrwanie i kto wygra, ten może wejść do ich jakby społeczeństwa. Także ludzie rajasowi, którzy mają pieniądze, oni już to społeczeństwo mają. Są różne miejsca jak Dubaj czy jakieś inne
mają swoje posiadłości, żyją na zupełnie innych zasadach, mają... jeśli już się rejestrują, to rejestrują się w rajach podatkowych i tak dalej, więc podatku w ogóle nie płacą. Płacą tylko niewolnicy za to wszystko. I oni z tego korzystają, no ale tak jak mówiłem, ich karma dobra, jakby rajasowa się wypali i będą musieli odebrać konsekwencje tego, co zrobili, na kim zarobili i jaką jakby kontrybucję dali w społeczeństwie. Jeśli ta kontrybucja jest ta masowa, no to ich reakcje spotkają też ta masowe, to samo. Ale po pewnym czasie oczywiście, bo karma jest tak jak nasienie, ma pewne fazy. Musi najpierw zakiełkować, musi wydać listki, kwiat, dopiero się pojawia owoc. Więc to wszystko stopniowo i takich zbiorą to, co siali przez całe życie. No ale relacje należy mieć jak najwyższe. Natomiast ten błąd jest taki, że wchodzą w relacje tamasowe i mają te różne podpięcia, jeszcze od wielu wcieleń i tak dalej. Cały czas są w tych relacjach. W rodzinie też relacje, no bo rodzina rozbita nie ma tego własnego celu. Tego celu, na który cały ród pracuje na przykład. Jakiegoś, żeby zbudować dom, drzewa i tak dalej, mieć 10 synów i żyć sobie spokojnie, satwicznie i własnym przykładem pokazywać, jak się żyje, to te wszystkie, to wszystko im jakby zostało zabrane. Relacje tamasowe, wspieranie. No właśnie, dodatkowo ludzie wspierają tamas, nawet o tym nie wiedząc. No bo jak się zatrudniają, tak, do wypełniania jako pracownik tamasowych agent, no to co wspierają? Też tamas. Albo nawet jako wolontariusze i tak dalej, biegają z puszką, czy jeżdżą do Afryki szczepić biednych ludzi, bo tam jest głód i oni potrzebują szczepionek i tak dalej. Wszystkie te tamasowe agendy, oni to robią, więc wspierają tamas. Więc no, to jest oczywiście konsekwencją. Mają tamasowe autorytety, relacje tylko z tamasem. Rzadko kto ma relacje z satwicznymi ludźmi, ewentualnie z rajasowymi. To ci jeszcze się gdzieś do Dubaju uciekną i jakoś tam im się uda. No, ale nie wiadomo, co się w Dubaju stanie. Tak? Wody też mogą się oceanów podnieść o 100 metrów i tak dalej. Różne rzeczy mogą się działać, także to nie są... dziać, także to nie są jakby permanentne rozwiązania. Także wspierać tamasu też nie można, no bo to daje tylko coraz większe pogrążenie się w tej sytuacji. No i eksplorowanie tamasu, bo są jeszcze tacy, którzy o tym wszystkim mówią, jakie to jest złe i tak dalej, opisują. Pamiętam, jak ten Swierdłow przyjechał jeszcze do Wrocławia i tam pokazywał te jak oni wyglądają, te różne takie tamasowe cywilizacje i tak dalej. Albo inni są ludzie, którzy w ogóle o tym mówią i cały czas tylko o tym mówią. No wiadomo, trzeba wiedzieć, ale po co to eksplorować, tak? Jeśli to jest tylko temat, który oni omawiają i cały czas o tym mówią, no to czy dają to połączenie z górą ludziom? No raczej nie, tylko mówią im cały czas, że są tutaj właśnie opanowani, jakie zagrożenia tutaj na nie czyhają, co powoduje, że te zagrożenia stają się jeszcze bardziej efektywne, bo człowiek zaczyna się ich bać, w ogóle o nich wie i tak dalej. Dlatego generalnie tamas też mówi otwarcie o tych zagrożeniach z tego powodu, żeby ludzie się tego bali, żeby o tym wiedzieli, żeby byli bardziej podatni na to, bo jak o czymś nie wiesz, to nawet wpływ jest mniejszy. No wiadomo, rzeczy tak działają nawet czasami, o których nie wiesz, ale jeśli chodzi o wpływ, to lepiej nie wiedzieć czasami, żeby jakby to nie ściągało. Chyba że ktoś potrafi wiedzieć, ale zastosować, wtedy ma wiedzę i połączenie z górą i to działa tylko jako taki bicz, który po prostu go posuwa do przodu, a tutaj jest ta marchewka. Także tak, jeśli tak to jest wykorzystywane, no to jest to konstruktywne. Czyli edukując, należy pokazać, jakie są zagrożenia, ale jednocześnie pokazać ścieżkę do tego dobrego.
No oczywiście, no bo... No żeby wiadomo było, którędy iść, a nie tylko mielić, tak jak powiedziałeś, w kółko to co jest złe, to co w czym jesteśmy. No tak, no bo jeśli nie daje się jakiegoś rozwiązania, no to ci ludzie... Są zagubieni. I tak nie mogą nic zrobić. Nie tylko daje to się... generuje strach. Ale jest też to eksploatowane tam masowo, że tak jak David Icke to pierwszy jako powiedział, że jest problem i rozwiązanie. Także to rozwiązanie jest podawane, tylko że jest fałszywe rozwiązanie. Nie które prowadzi do ucieczki, tylko jeszcze do pogłębienia tego problemu. Takie jest rozwiązanie dawane i dlatego to rozwiązanie, ludzie w to wierzą, no bo to przyjmują te masowe autorytety i cały czas bardziej się jeszcze uwikują. Więc trzeba pamiętać, trzeba zobaczyć, no, dlaczego cierpię. Dlatego, że po prostu ja to cały czas wspieram. Generalnie ja nie wspieram, tylko w minimalnym jakby stopniu i to od kilkudziesięciu lat praktycznie. Gdyby ludzie działali tak jak ja, to by to już dawno temu upadło. Ale wspieram na tyle, na ile tutaj jestem. Czasami nie da się jakby tego uniknąć, ale generalnie nie należy tego wspierać, a należy to wykorzystywać. Tutaj jest ta zasada transformacji, że zamiast coś wspierać, no to jak już to jest tamasowe, dobrze, samochód jest tamasowy, zanieczyszcza powietrze, ten asfalt jest położony na takiej powierzchni ziemi i tak dalej, to jest generalnie tamasowa technologia, bo można by po prostu jak poduszkowcem nad zieloną trawką się przemieszczać jakimiś tam wimanami na przykład, ale nie, wybrano takie rozwiązanie i ono jest tamasowe, ale jeśli jest wykorzystywane do właśnie satwicznych celów, czy nawet transcendentalnych celów, no to jest to jakby transformacja tej energii. Także jeśli nasze życie jest zadedykowane agendzie jak najwyższej, no to w pewnym sensie wykorzystywanie tego jest akceptowalne, bo cel tego jest tutaj jakby cel nie tyle, że uświęca środki, tylko to już istnieje, my po prostu to używamy. To nie konsument jest odpowiedzialny za, bo teraz się winę i tą odpowiedzialność na konsumenta zrzuca, że on jest odpowiedzialny za to całe zło, bo używa telefonu, samochodu i tak dalej, zaśmiecił cały świat plastikiem, a tak naprawdę kto ten plastik produkuje, kto go nam podał, tak? Można było używać gliny i tak jak w Indiach, jak byłem pierwsze lata, to wszystko było z gliny, kubki gliniane i talerze były z liści. To się wyrzucało i ludzie są od pokoleń przyzwyczajeni, żeby tak robić. Podeszła krowa, coś tam resztkę zjadła i tak dalej. To wszystko jest ekologiczne. Natomiast dano ludziom plastik i ta mentalność rzucania została, więc India została zasypana plastikiem przez ludzi. I zrzuca się winę na konsumenta, że to on zanieczyszcza i jego się potem jeszcze tutaj, jak to powiedzieć, roszczenia są finansowe, że on za to wszystko musi płacić. Także ludzie bogaci za to nie płacą, ci, którzy pociągają za sznurki, za to nie płacą, płacą za to tylko ci niewolnicy, bo oni są w ignorancji. Oni są na końcu tego łańcucha pokarmowego. Więc żeby wyjść z końca tego łańcucha pokarmowego, trzeba się wzmocnić właśnie wiedzą. Bo wiedza rozcina ciemność ignorancji i mroku. I wtedy można podjąć prawidłowe decyzje, wybrać odpowiednie cele i zacząć skutecznie do nich dążyć. Także ta technologia czarnoksiężna została właśnie użyta na ludziach w taki właśnie sposób i tak długo jak oni to tylko eksplorują, wspierają i mają tylko tamasowe relacje, czyli z każdym, kto jest w tym tamasie i jest częścią tego chorego systemu w jakiś sposób, jeśli tylko te relacje mają, no to nie mogą oczekiwać innych rezultatów niż tylko tamasowe dla siebie i swojej rodziny i tak dalej. No i powstaje, i ludzie właśnie chcą jakby tworzyć na szczeblu społecznym, jakimś tam większym, grupowym, chcą tworzyć jakieś rozwiązania. Ale szukają tego wspólnego mianownika, tego porozumienia, tej podstawy, tak? Co będzie tą podstawą? No bo każdy projekt, każde społeczeństwo musi mieć te same podstawy.
I to już zostało w naturze jakby też przewidziane, co jest tą podstawą. Bo ludzie mają różne opinie, jak myśli, co może być, co jest podstawą w ogóle każdej jakiejś grupy czy całego społeczeństwa. No, chodzi ci o poczucie szczęścia? Czy... Nie, coś, na czym wspólna platforma, do której każdy będzie się zgadzał, żeby była jednomyślność, żeby była jedność, żeby to społeczeństwo nie było tak jak teraz, ono jest rozczłonkowane na różne frakcje, które walczą ze sobą, nawet sam system jakby polityczny, władza jest oparta o to, że jest władza, jest opozycja, oni walczą o władzę między sobą. W społeczeństwach darmicznych czegoś takiego nie ma. Nie pamiętam, żebym czytał w książkach Karola Maya, że tam Indianie zbierają się i debatują, Rada Starszych i po prostu są dwie jakby frakcje. To wszystko było jakby jedna rodzina, oni tworzą całość, to tam nie ma przeciwstawnych jakichś ideologii, oni wszyscy się zgadzają co do darmy, czyli co do warunków naturalnych, z jakimi mają do czynienia, tak, i kim są i tak dalej, i wiedzą, jakie decyzje najlepiej podjąć. I to robią starsi. Tutaj też taka aluzja do demokracji, no bo sam w ogóle pomysł, żeby wszyscy decydowali, każdy z najmniejszych, tak, kto ukończył 18 lat, bez względu na to, jakie ma kwalifikacje, powinien mieć ten sam głos, co każdy inny. Jeśli to jest takie dobre rozwiązanie, to ja się pytam, dlaczego tego rozwiązania nie ma w korporacjach? Przecież w korporacjach, które ustanowione są na cel, tym celem jest oczywiście pieniądz, zysk i tak dalej, każda struktura społeczna, która jest ustawiona na jakiś zysk, to nie wszyscy decydują, bo to wtedy jest ciągnięte we wszystkich kierunkach, tak? Albo te kierunki są już potem grupowane. Bo każdy ma inny swój cel. Poprzez partie polityczne i tak dalej. Grupuje się te kierunki tych ludzi, ale tak naprawdę to nie wszyscy decydują. Nie ma w naturze, czyli w darmie, nie ma w naturze takiego przypadku, żeby wszyscy decydowali. Zawsze jak jest stado, jest grupa, to jest lider. Zawsze ktoś jakby w kluczu leci pierwszy, albo ten lider i tak dalej. Alpha male, czyli ten samiec alfa. To jest właśnie ci samcy alfa zostali pozbawieni swojej mocy i tak dalej. Bo tych samców alfa może być dużo w społeczeństwie wedyjskim. Ale jak któryś z nich jest jakby taki wyjątkowo wybitny i on się jakby wybija jeszcze, tak, ale każdy z nich generalnie jest takim samcem alfą w swoim rodzie, w swojej rodzinie i tak dalej. No chyba, że tam ktoś jest młodszym bratem czy najmłodszym bratem i tak dalej, to może, ale kontroluje swoją przestrzeń, o to chodzi, tak, teraz ludzie nie kontrolują swojej przestrzeni, nie mają kontroli nad swoim ciałem i swoją przestrzenią, więc nie mogą liderować. Także sama koncepcja demokracji, jak sami nawet ci władcy tych niewolników pokazują, że oni z tego nie korzystają. U nich są tylko decyzje, czasami jedna osoba jest decyzyjna. To jest tak naprawdę najlepsze, bo wtedy można decyzję podjąć bardzo szybko. On ma tylko kilku dobrze poinformowanych doradców, właśnie braminów, i taki radża, taki król podejmuje jakieś decyzje i ci bramini go wspierają i to jest wszystko jednorodne. Nie pytają się jakichś tam pracowników, czy ten, kto robi pranie i zmywa talerze, nie pytają się, co zrobić tutaj w takiej sprawie, tak? Bo on nie ma do tego kompetencji. Także demokracja, bo wielu ludzi nawet teraz traci czas na różne demokracje. Tak naprawdę, jak w naturze, to się nie sprawdza. Demokracja się, co z tego, że będziemy mieli demokrację w blockchainie i tak dalej, jak te wszystkie głosy będą głosować za Tamasem, tak? No to jaki jest tego sens? Głosują tylko ci, którzy mają kompetencje, więc najstarsi robią... Powinni głosować ci, co mają kompetencje. No tak, no, w darmicznym społeczeństwie. Tak. Czyli oni decydują, czyli to bramini decydują, ta głowa społeczeństwa, ona decyduje, gdzie całe ciało będzie robić. I ręce po prostu idą za głową. I potem oczywiście
cały biznes, przemysł, znaczy produkcja raczej. Produkcja i wszyscy słudzy czy pracownicy, którzy to całe ciało społeczne poruszają w tym kierunku, oni idą, ale to głowa decyduje, co będzie robione. Także to taka aluzja do demokracji. Jeśli demokracja jest taka wspaniała, dlaczego nie ma jej w korporacjach? Tak? Korporacje czysto i nawet w kościele, w różnych instytucjach religijnych i tak dalej. Tak. Kościół też jest czysto piramidowy. Czysto piramidalna i piramida generalnie nie jest zła w tym sensie, że w tym sensie, o którym powiedziałem, że to kompetentni są na szczycie piramidy, ale to jest kompetencja w satwie, tak? Teraz jest to wszystko właśnie na odwrót, daje się nogom decydować, co mają robić reszta ciała. No i nogi oczywiście zdecydują to, co im zostanie powiedziane, więc ta narracja, czyli ten dźwięk, który ma największy wpływ na nas, to on tak naprawdę, to jest ten klucz, narracją ludzie są kontrolowani, bo to wszystkie, te wszystkie podpięcia i tak dalej, to wszystko zostało stworzone narracją najpierw. To się działo narracją, teraz już narracja nawet nie jest potrzebna, bo jest nanotechnologia. Także no wiadomo, kiedyś był też miecz, mieczem i ogniem, także jak narracja nie wystarczała, no to miecz i ogień używano i po prostu zniewalano ludzi. Także tym wspólnym mianownikiem tak naprawdę zawsze, jak zauważymy, jest jakaś grupa, czy jest jakieś stado, czy coś, to jest wiedza. Bo dlaczego osobniki tego samego stada reagują tak samo? Bo oni mają tą samą wiedzę. W genach, we krwi, oni mają tą samą wiedzę i wiedzą, nawet jak ten, czasami widać, jak ptaki lecą w wielkim takim, takiej kluczu. A, chodzi ci o takiej chmurze ptaków. I wszystkie naraz w tym samym momencie jakby skręcają w tą samą stronę. Jak one to wiedzą? Tak? Przecież nie obserwują. O, ten tam z początku zaczął skręcić, ci skręcają, ja teraz skręcam. Nie, to jest impuls już w umyśle. Tak? Oni dostają w tym momencie ten sam impuls, że skręcamy. I oni nawet o tym nie myślą. Skręcanie jest automatyczne. I tak dalej. Oni działają naturalnie, bo są połączeni. Połączeni w tym społeczeństwie. Poprzez cel i genetykę oczywiście, która w nich jest. Także to jest ten wspólny mianownik, to jest ta genetyka. Dlatego ludzie dzielili się na narody, bo ten naród miał podobną genetykę i ten naród trzymał się razem, a tamten naród trzymał się razem i oni mogli walczyć ze sobą, ale generalnie ponieważ mieli różną wiedzę we krwi, połączoną z danym narodem, także to jakby definiowało, kto jest kim w tej całej grze. Także nawet jak się okazało, że właśnie ktoś jest z jakiegoś tam innego klanu, z innego narodu, a jest tutaj wśród nich, to ta osoba była podejrzana, bo on ma inną krew. On może zacząć myśleć tak jak oni, a nie tak jak my. Tylko dlatego, że ma tą ich krew. Dlatego niektórzy ludzie nawet, czy niektórzy narody unikają transplantacji krwi i tak dalej, mieszania krwi, a innym to polecają. Właśnie z tych powodów, żeby nie było tej jednolitości, tej wiedzy, którą mamy. Oczywiście wiedza może być, tak jak mówiłem, dawana przez krew, natomiast jeśli chodzi o wiedzę wedyjską, tak jak w moim przypadku, nie, czy ludzie na zachodzie, to nie było poprzez krew, tylko poprzez szabda, czyli poprzez ten dźwięk. Poprzez dźwięk i zaakceptowanie autorytetów, tylko tutaj tych jak najwyższych, czyli autorytetów źródła, można wspólnie działać na tej samej wiedzy. Dlatego uważam, że to jest taki wspólny mianownik. To jest ta podstawa i ta platforma, która jakby umożliwi jakiejś tam większej grupie społecznej funkcjonować efektywnie. Także wiedza jest wspólnym mianownikiem i ludzie poszukują tej wspólnej platformy, porozumienia. Także oni muszą najpierw być zgodni co do stanu faktycznego rzeczy, czyli Sambandha Gyana. Jaki jest stan faktyczny, jakie możliwe są cele, czyli Abideya do osiągnięcia i jak je osiągnąć. To wszystko jest w kompletnej wiedzy. Jeśli to jest jakby
akceptowane przez wszystkich, to można to wykorzystać. Jeśli nie natomiast, no to to jest właśnie adarmiczny człowiek, który generalnie właśnie był wykluczany jakby ze społeczeństwa wedyjskiego, poza kastowy, teraz to się mówi, ale to sens w ogóle tego był, zamysł tego był taki, że to jest człowiek, który ma inną wiedzę, inne doświadczenia i inne nawyki, inne stany. On jest zanieczyszczeniem, on jest zagrożeniem dla tego społeczeństwa wedyjskiego, który żyje według praw natury, czyli według dharmy. Dlatego oczywistym jest, że społeczeństwa dharmiczne odgradzały się od społeczeństw niedharmicznych, bo one żyły według nie natury, tak, czyli prawa naturalnego danego przez źródło, tylko według legislacji, która była potem tam właśnie, czy ideologii najpierw, bo przed legislacją najpierw była ideologia, a może i przed ideologią najpierw była siła też, miecz i ogień i tak to następowało. Także uważam, że wiedza jest tym wspólnym mianownikiem i dlatego edukacja jest najważniejsza, bo wtedy ludzie jakby realizują pewne rzeczy i mogą działać efektywnie i z tą najwyższą inteligencją wybierać najwyższe cele. Czyli tak w dwóch słowach podsumowując, to różnica pomiędzy społeczeństwem wedyjskim a społeczeństwem tamasowym to jest różnica w czy adarmicznym. Okej, okay, dharmiczny i adarmiczny. Czy współczesnym. Okej, okay. Tak? Czyli wiedza jest tą różnicą. I doświadczenie, bo tak wiedza plus doświadczenie plus to wszystko, co z człowieka, w czym człowiek wyrósł. No tak, no bo tak naprawdę wszystko i tak się sprowadza do wiedzy. Jakie zasoby, dane i system operacyjny ma do wykorzystania ten obserwator, ten, który podejmuje decyzję, obserwuje i podejmuje decyzję. To jest ten obserwator na tym polu. Także ten obserwator powinien być inteligentny na tyle, żeby się uzbroić w wiedzę, która jest przetestowana i która pochodzi z autoryzowanego jakby źródła, które można udowodnić. Bo wiedza zawsze jest jakby też udowadniana, także ktoś coś zrobił, przeprowadził eksperyment. Ale my nie wiemy tego, bo to jest tylko napisane. Nie wiemy, czy eksperyment nie pokazał innych danych, a oni to nie zmienili. No tego nie wiemy. No. Więc to wszystko jest taka różnica między informacją a wiedzą. To jest wiedza, która już jest sprawdzona i ona jest przekazywana nie tylko we krwi i genach, no ale też w literaturze. I to jest wiedza, która jest przetestowana, sprawdzona. Albo można opierać się na innych autorytetach i po prostu uważać, że się wie, łykając różne informacje, których nawet się nie jest w stanie zweryfikować. Jasne. Dobra. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.